Kochani, dzień dobry. Witam Was serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj stwierdziłam, że nagram dla Was pogadankę. Pogadankę, która może być wartościowa, a też opowiem o moich przeżyciach. Przeżyciach związanych z Alanem, z porodem z Alanem. Opowiedziałam już o porodzie Oliwki, raczej tak napomknęłam. Więcej informacji macie u mojej siostry na kanale, jak ona przeżyła ze mną ten poród. A teraz chciałam Wam powiedzieć o porodzie z Alanem, który był bardzo ciężki. Powiem Wam, że w dwóch sytuacjach, na dwóch porodach była opłacona położna i lekarz. Czy teraz bym opłaciła ponownie? No nie, niestety. Uważam to za porażkę, za mój błąd i niepotrzebnie w ogóle to zrobiłam, gdyż może to po prostu dlatego wyglądał Alana poród tak, jak wyglądał. Położna bardzo się spieszyła, nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego ona chciała tak po prostu to wszystko przyspieszyć i przyspieszyła tak, że wyszło chyba najgorzej, jak mogło być. No mogłoby być jeszcze gorzej, no ale wyszło i tak źle. Kochani, co ja mogę powiedzieć, że ciąża przebiegała ok, wszystko było w porządku, książkowa, wszystkie badania były pozytywne, w sensie nie było żadnej nieprawidłowości. Ja jadłam dużo jabłek, jadłam dużo warzyw, jadłam marchewki, przede wszystkim marchewki i z Biedronki jabłka Ligol, to były moje ulubione jabłka. I kochani, wszystko przebiegało super do momentu właśnie porodu. 4 tygodnie przed porodem mamy takie badanie, gdzie mamy pas na brzuchu i bada się skurcze i bada się bicie serca dziecka. No więc ja też miałam takie badania, przyjeżdżałam do szpitala, do położnej i tam w szpitalu miałam to badanie. Na drugim badaniu pani położna stwierdziła, że będziemy za tydzień rodzić, że mam zabrać swoją torbę do szpitala, swoją wyprawkę, że będziemy rodzić. A ja myślałam sobie, że no nienormalna, z Oliwką miałam 24 godziny wcześniej skurcze, a tutaj czuję się fenomenalnie, nie mam żadnych skurczy przepowiadających, żadnych skurczy przepowiadających i co ona ode mnie chce? Jakąś wróżką jest? No niemożliwe. No i stwierdziłam, że pewnie tak nie będzie, ale się przygotuję. No i na następny tydzień była kolejna wizyta, gdzie już miałam właśnie rodzić. Pani położna mnie zbadała i stwierdziła, dzisiaj rodzimy. Dzisiaj urodzisz dziecko. Ja mówię, no niemożliwe. Przecież super się czuję, nie mam skurczy ani nic. Podpięła mi ten pas, ten sprzęt. I poczułam skurcze. No niemożliwe, myślę, no niemożliwe. Te skurcze bardzo szybko nasilały się. I później przeszłam na blok porodowy. Tam pani położna, nie wiem czemu pani doktor mi chodzi po głowie, pani położna wzięła i zrobiła coś takiego, że już nie miałam wód płodowych. Wysłali mnie do gabinetu obok na USG brzucha. USG wyszło prawidłowo, nie było żadnych przeciwwskazań, wszystko było tak jak powinno być, pomimo tego, że no już nie miałam wód płodowych, no to pani doktor, która robiła to badanie, powiedziała, że wszystko jest super i że mam wrócić na salę porodową. Na sali porodowej dostałam mnóstwo leków przyspieszających poród, oksytocynę i takie tam różne rzeczy. Najwidoczniej pani położna bardzo chciała, żebym szybko urodziła. Różne rzeczy tam robiła, gdzie to strasznie bolało, ale już nawet w sumie to mogę machnąć na to ręką. Pamiętam, że w końcowym stadium porodu, gdzie Alan już prawie, okazało się, że pani położna krzyczy: owinięty pępowiną, dziecko owinięte pępowiną, szybko, obracamy go. I jakoś go tam obrócili. No i urodziłam, po czym zbiegli się wszyscy, jak zwykle lekarze, pielęgniarki, nie wiadomo co. Alan był siwy, pamiętam, ale płakał, dlatego ja tak też byłam spokojna, bo płaczę, no ale zastanawiałam, czym siwy. Pan doktor stwierdził, że bardzo słabe napięcie w całym ciele. No i tak naprawdę tyle. To nie zostało w ogóle napisane nigdzie, w żadnej dokumentacji, że był właśnie
że był właśnie owinięty pępowiną. Słabe napięcie też nigdzie nie było zaznaczone. Dostał 10 punktów. No wszystko było tak naprawdę zatuszowane, wszystko było tak jakby w porządku. Po czym ze mną było bardzo źle, bo ja bardzo, bardzo silny ból odczuwałam. I właśnie zapytałam się, czemu mnie to tak boli, żeby dali mi jakieś leki, bo ja po prostu no, nie wytrzymam. Pani położna stwierdziła jedna, jak i druga, że tak musi być, że tak po drugim porodzie jest, że tak musi boleć. No to dobra, no to cierpiałam, ale też byłam zmuszona do karmienia piersią, gdzie ta czynność sprawiała, że jeszcze bardziej ten ból mi doskwierał. I w ogóle Alan no, też nie miał zdolności ssania, no to też już całkowicie pamiętam, że te pielęgniarki były okropne, bo jak chodziłam po butelkę, gdzie chciałam po prostu, bo Alan był głodny, płakał, ja nie mogłam po prostu karmić, on też nie był w stanie i był głodny, no więc chodziłam do pielęgniarek, wiem, że mnie tam strasznie opieprzały, nawet mnie zmuszały do karmienia, przystawiały go i w ogóle, no straszne rzeczy, nie mogły po prostu zrozumieć, że ani on, ani ja, no nie jesteśmy w stanie. No i jak przychodziłam po butelki, to już mówiły mi nawet, że mi nie dadzą, że już nie będzie dla mnie, że mam się ogarnąć i takie różne rzeczy, dlatego bardzo źle wspominam szpital, poród i właśnie też nakłanianie, zmuszanie do karmienia piersią, gdzie czasami po prostu to jest niemożliwe. Też pamiętam, że nie dostawałam leków ze względu na to, że niby miałam karmić tą piersią, strasznie to bolało, nie mogłam się ruszyć. I też tak zdziwiło mnie, dlaczego ta położna, z którą rodziłam, która była opłacona, przy Oliwce w ogóle mnie nie odwiedziła ani razu, a do mnie po porodzie z Alanem przychodziła 3 razy dziennie. I sobie myślałam, pomyślałam sobie właśnie, że coś, kurczę, jest nie tak. Że coś jest nie tak, że ona tak łazi do mnie i też, że mnie to tak strasznie boli. No ale dopiero po latach dowiedziałam się, że no niestety zostałam uszkodzona i zostawiła i zostawili to tak i oni dobrze o tym wiedzieli, czyli dobrze wiedzieli o tym, że popełnili błąd z Alanem i popełnili błąd ze mną i niestety, no ale to tak wyszło jak wyszło, że jest jak jest i tak szczerze powiedziawszy po tygodniu spędzonym w szpitalu, bo Alan miał jeszcze żółtaczkę, gdzie miał naświetlania tydzień, nie zrobili żadnej specjalistycznego badania, żeby zobaczyć, jak wpłynęło właśnie to owinięcie pępowiną na jego zdrowie. Kompletnie nic nie zrobili w tym kierunku. Ja też po prostu, jeżeli ja byłam młoda i też to było tak jakby moja pierwsza styczność ze szpitalem, z lekarzami i też właśnie myślałam, że jeżeli lekarze nie widzą potrzeby, to rzeczywiście może nie ma potrzeby robienia takich rzeczy, sprawdzania i rzeczywiście może to nic nie wyrządziło żadnej krzywdy Alanowi, dlatego nie drążyłam tematu. Ale na przykład na pierwszej wizycie u pediatry z Alanem jako noworodek też powiedziałam, że zaistniała taka sytuacja, że był owinięty pępowiną, ale pani doktor też puściła to mimo uszu, nic nie zrobiła, nic nie zleciła, żadnych badań dodatkowych, nic, kompletnie wszystko w porządku. I dlatego też przed diagnozą myślałam, że te tak jakby skutki guza, czyli to co właśnie, że on był trochę opóźniony w rozwoju i takie różne, że chodzić tak jakby nie chciał, trzymał się właśnie cały czas mebli, ale bał się puścić, no to myślałam właśnie, że to jest przez to, że był owinięty pępowiną, no ale chyba okazało się, że to nie tak, że chyba to po prostu, no ciężko mi powiedzieć, bo teraz wszystko jest po prostu podporządkowane, że to jest od guza, a nie od pępowiny. No więc chyba tego się muszę trzymać. Mam nadzieję, że tak jest, że to jest po prostu odwracalne, bo gorzej by było, jakby to było przez owinięcie pępowiną, bo to są skutki nieodwracalne, uszkodzenie mózgu jest nieodwracalne, a porażenie przez guza niektórych części ciała czy nerwów to może być odwracalne.
Ale z tego co widać, Alan coraz bardziej idzie do przodu i ten chód jest lepszy, i rozumowanie, i rozwój, więc myślę, że to raczej od guza. Kochani, no i właśnie, ja nie jestem za tym, żeby wykupywać położną po moich doświadczeniach. Czasami właśnie chyba gorzej, no bo tak pani położna się spieszyła, że robiła wszystko, żebym urodziła jak najszybciej, no i tak to się skończyło. Co mogę zrobić? Nic teraz nie mogę zrobić. To nie jest udokumentowane, nie mam żadnych dowodów. Najgorsze jest to właśnie, że to, że nie wyhaczyli, że nie zorientowali się, że Alan jest owinięty pępowiną. No więc kochani, to taki filmik, który ma też Wam troszeczkę bardziej odsłonić to wszystko Alana zdrowie, bo jednak bardzo dużo mówię o Alanie na moim kanale. O jego zdrowiu, o chorobie, o leczeniu. No więc przydałoby się, żeby powiedzieć Wam od początku, jak to wszystko było, jak to wszystko wyglądało. No więc tak to wyglądało. Mam nadzieję, że rozwiałam Wasze wątpliwości i też trochę przestroga, że jednak pomimo tego, że chcemy wykupić najlepszą opiekę na świecie i żebyśmy przeszli przez tą sytuację najłatwiej, najbardziej komfortowo, żeby nic po prostu się nie spieprzyło podczas tej sytuacji, czy innej, czy cokolwiek, wiadomo, komfort na pierwszym miejscu, bezpieczeństwo, też myślałam, że jak sobie wykupię położną i lekarza, będę bezpieczna, no niestety nie byłam, wręcz przeciwnie, bardziej narazili mnie i Alana na niebezpieczeństwo. Także kochani, czy jestem za położną, za wykupieniem lekarza i położnej? No nie, nie jestem i teraz to już bym tego w ogóle nie zrobiła. Ale człowiek uczy się na błędach. Tak więc kochani, dziękuję, że byliście, że jesteście. Dajcie znać, jak Wy przeszliście poród, czy też mieliście aż tak dużo komplikacji, czy mniej. Wiem, że wiele z Was też właśnie miało cesarkę i też właśnie miałyście zakażoną ranę i antybiotyki. No tak, niestety, tak to bywa, że nie każdy poród jest perfekcyjny, nie każdy poród jest idealny, czy poród naturalny, czy cesarka wiąże się z różnymi konsekwencjami, niestety. A fajnie by było, jakby to obyło się bez tego. Tak więc kochani, dziękuję, że jesteście, że byliście z nami i do zobaczenia w następnym filmie. Buziaki, pa!